i Iri Menzel nie żyje. Czeski reżyser i aktor Iri Menzel nie żyje. Reżyser i aktor miał 82 lata. Nie żyje Iri Menzel, czeski zdobywca Oscara za film Pociągi pod specjalnym nadzorem. Aktor i reżyser zmarł w sobotę 5 września wieczorem. Miał 82 lata. O jego śmierci poinformowała w sieci społecznościowej w niedzielę wieczorem żona Olga Menzlowa. Iri Menzel miał 82 lata. Jureczku, nasz ukochany, najodważniejszy ze wszystkich odważnych. Wczoraj sobota 5 września 2020, wieczorem w domu i w naszych ramionach, twoje ciało opuściło nasz ziemski świat, napisała na Facebooku żona reżysera. Wpisowi towarzyszy emocjonalne nagranie wideo pokazujące Menzla w otoczeniu rodziny. W ostatnich latach Menzel borykał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Przed 3 laty przeszedł skomplikowaną operację głowy, po której przez kilka tygodni utrzymywany był w śpiączce farmakologicznej. Iri Menzel wyreżyserował około 20 filmów, w wielu pojawiał się jako aktor. Oscara za najlepszy film nieangielskojęzyczny otrzymał w 1967 roku za Pociągi pod specjalnym nadzorem, według prozy Bohumila Hrabala. Do książek Hrabala Menzel wracał jeszcze kilkakrotnie, realizując na przykład Postrzyżyny, obsługiwałem angielskiego króla, lub Skowronki na uwięzi, film zrealizowany w 1969 roku, jego premiera miała miejsce dopiero po upadku komunizmu, w 1990 roku. Film został uhonorowany na festiwalu w Berlinie, Złotym Niedźwiedziem. Menzel występował jako aktor w filmach realizowanych przez siebie i w innych produkcjach. Grał w Skowronkach na uwięzi, ale także w Małej Apokalipsie, według Konwickiego, którą wyreżyserował Kosta Gawras. Zagrał także w polsko-czeskiej koprodukcji Operacja Dunaj, w reżyserii Jacka Głomba, komediodramacie o inwazji wojsk Układu Warszawskiego w 1968 rok. Po raz ostatni na ekranie Menzel pojawił się w Tłumaczu Martina Szulika, który w 2018 roku okazał się rewelacją Berlinale. W pierwszych komentarzach po informacji o śmierci Menzla podkreśla się, że był reżyserem, który nauczył Czechów kochać ich literaturę, oraz że po Wierze Chytilowej i Miloszu Formanie odszedł kolejny wybitny twórca światowego i czeskiego kina.